Kończę się kończyki w kolejnym odcinku z serii po sąsiedzku jest ze mną sąsiad. A dzisiaj akcjorka. Sąsiad! Idźcie stąd. Dzisiaj akcjorka nowym nabytkiem. Nowy nabytek to jest nowy puk. Kupiłem sobie Lenklena. Na koncie mamy 215 tysięcy. Sprzedałem kieszonkę. A jeszcze są świnie do sprzedania. Tu nie patrzcie. Tu mi tyle gnoju wywalę. Mam 80 parę ton gnoju. Plus do tego mam gnojowi odki tu. Kurde, czekajcie, bo weszłem tu i nie mogę wyjść. Nie wiem czemu, ale nie mogę skakać. Dobra, sprzedajemy. Świnioki. Co tu jest? Gdzie tu się sprzedawało świnioki? Tu. Ja nie mogę sprzedać świnioków. Co jest? Ty, serio, nie mogę sprzedać świnioków. Jutnik. Kurde. Może nie tam? Patrzę po tej. Ej, więc otwórz okno. Rozwiązanie pyk, klikam ci nie da. Coś zbugowało. Dobra, sprzedam to co poza odcinkiem. Nie, serio. Nie wiem co. Dobra, skit z tym. A. Kupię, wymieniłem przyczepę tą małą na większą, no większą już, taką, no taką, zamiast tamtej przyczepy przyjdzie jeszcze jedna taka, bo mi się podobają, stwierdziłem, że sobie wymienię, a dobra, a my lecimy walać. Udalimy sobie kamerę, ramy naszym fendem z nowym pługiem. Sorry za jakieś dźwięki. Tle. Sobie chwilę pooramy i pójdziemy sobie polotować. Do orki mam tylko to pole i żadne więcej nie mam, bo tamto co orałem już u sąsiada na odcinku, w poprzednim odcinku, u sąsiada to już sobie zaorałem. Głęboko tam woda. Co? Głęboko woda. Tak jak wejdą się skiby, tak woda. Oram tak jak skiby. Tak jak wiesz. Tak idzie. No tak jak idzie. Tak, kliknę to tak nie. No, zostaw kontrakt i nawet miniaturę. Pik. Planuję ogólnie nowy nabytek, a kolejny u mnie odcinek. Ale to się dowiecie w kolejnym odcinku, nie będę wam zdradzał. To są do mnie odcinek, bo to jest dość gruby, nie? O. Co tu robi? Co? Ty. Ty wiesz, że w tym rynku nie mogę sobie stawiać koła? Ja o tym nie wiedziałem. Mogę sobie koła przestawiać. Masz trochę, jest duży ten pług.
Jest co robić na pewno, to nie ma co robić. To ile są w ogóle konie? Konie są po 22 tysiące. Jak widzicie, mamy 200 sztuk świn. 150 sztuk idzie na obój. Na obój, niestety. Ale pieniążki są potrzebne, żeby się rozwijać. Chcemy to trochę poramy i później będziemy załączymy sobie pracownika i jak sobie wara. Pójdziemy sobie prasować. Trochę może pozbieramy. Napędy we wszędzie włączone, to co tam idzie sobie malino. Te 12 na godzinę. Ciągle. Co tam mi się podoba w światło w tym górze jest światło. No fajnie. Dobrze, zrobimy sobie ten czas i zachęcimy sobie pracownika. Zachęcimy sobie pracownika, niech sobie on tutaj uwara, a my lecimy po naszego fenda. I będziemy sobie prasować albo ścinkę taramian. I to jest nasz fend. Tu jest nasz fend. A to chyba już tu prasował? No. A to? Nie wiem, lega. Co tam mówiłeś? Nie wiem. Nie dość kontakt, akcja. Odcinek będzie dość gruby, nie? Bądź ten Space Puma.
Już tu mam na tym małym raz, 2, 3, 4, 5, 6 polotów. Osoby tutaj z ZTS-em przylecimy, z tym sobie ładujemy. Sobie polecimy na kolejne pole prasować. Co tam sobie robisz? Ja se prasuję. Jak widzisz, a ty z piłą lotu. Co ty robisz z tą piłą? Te baloty. To dzięki. Tutaj działać mi się chce. Co wyrąbamy? Ale trzeba coś nagrać na tego YouTube'a. By wolno spać cały tydzień. No, żeby zasięgi nie wpadły. Wczoraj to cały dzień przespałem. Byłem w robocie. Chciałem do roboty i poszłem spać. Tylko dzisiaj rano spałem. Jutro, jak wie, każdy wie, piąteczek, punta. No jak wy to oglądacie, to już jest piątek. To ja już baluję. Nie, oni by to oglądali, to się będzie już roboty. No, jeszcze będę w robocie. Jeszcze będę w pracy. Dobra, odczepimy sobie tutaj prasę zara. Ustawimy sobie, ja sobie te pi... to robisz online? Ten, o to zapis. Ja sobie mogę kombajna też, nie? Jak widzicie, zostawię skąd trekny przyczepa do balotów i przyczepa moja z ściągniętymi bortami. A, mam wreszcie palety, kupiłem wreszcie palety, wreszcie my je pobrali, wreszcie są. Co, bierzemy, dobra, bierzemy się, wsiadamy sobie do DTI-ka, zbieramy sobie drzwi. Drzwi. Dach też, szybę też. Palamy DTI-ka, leczymy kubuty i lecimy na to pole. Nie. Nie ma co oczam wypytalać. Dobra, lecimy za poza oranym. Pole moje to mogę. Jestem właśnie ciekawy, ile będzie z tych dwóch pól balotów. Ale na pewno trochę będzie. O, pracownik sobie nakręca. Wyjeżdżam, wyjeżdżam sobie tutaj na główną ulicę. Ile miałem na odwrót te przyczepy podpięć, żebym wpierw do balotów, a później zwykłą przyczepę. Ładnie to by było, ładnie to by wyglądało ogólnie. Czy już tutaj na końcu dałem radę. Jakoś mi dali radę. Wiecie co, ja sobie tu na drodze stanę i cały będę woził te baloty.
sobie stań tu. Polecimy sobie będę. Odczy piastę. Weźmy z krokodylka. To wszystko krokodylkiem. Krokodylkiem to mogę dwa baloty na raz. Gdyby trochę sąsiad w pole wjechał. Pracownik mu to wjechał. W pole. To na pewno być trochę zabawy z tymi baltami. No, tak szczerze powiem, że nie umiem układać balotu w farmingu. Muszę tu jakieś dziwacznie dochodzi mi. Ale dwa pierwsze już mamy chwycone. Sąsiad nie padł na gospodarkę. Czemu? Ja tam cię nie patrzę. Jak to będzie jedno, pytaj jedno. Dobra. Ja nic nie widziałem jakby co. Byłem, aż byłem ciekawy, co ty odwaliłeś. Nie chcę mi się tego ciągnąć na kawałki. A nawet pasów nie mogę przypiąć. Czy tak to zbudowało? Ja myślę, że przetarzę się. Po prostu. Nie wiem, to się odwala. Idziemy dalej. Ja po prostu pozbierać te baloty. Ty czołgcy nie daje rady. No jak się tam słyszałem, to tam pustka u ciebie na gospodarstwie. No tak trochę. No nic tam już. No, sąsiada to nie ma nic. Problemy z kratami, żeby je sprzedać. Powiem tak, sąsiadowi komornik gospodarstwo wziął. No, maszyny wywaliłem szybko, że to sąsiada, a kurde gospodarę mi zabrał. Biedny jestem. Ale coś tam słyszałem, że teraz jest komornik. Za długi, to nie mogą ci jak masz traktor w leasing, to nie mogą ci tego traktora wziąć. No bo to coś tam czytałem właśnie, że jako... Bo jak masz w leasing, to nie jest twoje, szczerze mówiąc, tylko banku. Samo dopóki tego nie spłacisz, to nie mógłbyś go sprzedać, bo bank na tym po prostu rękę trzyma. Myślę, że jeszcze nie mogą być traktora, czy coś tam wziąć, bo to jest jako ta maszyna do pracy, czy coś tam. Coś tam chciałem właśnie o tym nie mógł wziąć. Coś, ale ten, wiesz, jak to jest na internecie napisane. No to chłopakom świeże drzewo przywiozłem. Tu macie trochę, jeszcze mam trochę przywiozy, już jadą z piłami. Ja wiem, ręce jadą dzień, noc.
Tam chyba na zmiany wchodzą. No, to tak ja się że... Ja muszę się wreszcie wziąć za ten raz tam. Powycinać te pinki. Chyba drzewa chciałeś powiedzieć. Co? Chyba drzewa chciałeś powiedzieć. Serio, to też się cofło? Tak. Nie. No to zasadziłem nowe drzewo. Jakby to. Ja to więcej pieniążki podejmę. Pieszę. Peszki w meszki. Kurde. Kurde, balot przesuwa. Ile masz minut do odcinka? 20. Pół godziny robisz? No. Byłem zapraszam na Discorda naszego pięknego. Co? Lepszy Discord na świecie. Ja na żartuję, ale zapraszam bardzo serdecznie. Ja tam latasz. Infendum. Chcesz odpowiedź, czy masz oprócz odnik, może wolny? No. No, chodź o to. Już plot normalny. Ostatnio, że nas zbieramy się pingi, są do wykreczowania. No, bo najgorsze to te pingi. Ja rekordowałem już jedną szybką trakcję. Jedno pole zbrałem. Praktycznie. Dwa poloty nie zostały do zebrania. Nie wiem, co może przyleciał do ciebie porozrzutnik. Setera to załadował. Ja no, nie zjeżdżał tym ZTS-em, tylko bym przyleciał porozrzutnik do ciebie, żebym się sobie rozwalił. Spoko, spoko. Stoi na łące u sąsiada, także może brać. Ja tym wiem. Też go na razie nie będę potrzebował. Po prasę sobie przyjadę, jak ci przywiozę rozrzut. Po prostu nie warto jechać. Spoko. I tym ZTS-em sobie przed zjadę. Chcę jak najwięcej dziś zrobić właśnie w tym odcinku. A tam słoma to tam... ZTS-em to ci mogę zjechać jak tam chcesz. No jakbyś mógł. Jak chcesz to możesz zjechać. No dobra, to załaduję tylko to drzewo. On to stoi. Odcinek. A sobie tam po prasę później przylecę. Nie wiedzę. Spoko, spoko. Ale co z rozrzutnika sąsiada? No, to on wie. Dobra, nie widziałem jakby co. Nie ma czasu. Czekajcie te... Weźcie no, te reguły i znajdź. No fajnie. Będę muszę przestawić. Zastawiłeś ich specjalnie, kurde.
Nie, skąd ja wiedzieć, że ty będziesz chciał kurwa ten używać. Specjalnie go helerem zostawił. Go chciał specjalnie zostawić, to byś go nigdy w życiu nie wyciągnął. Podejrzewam, że wszystko byś dostawił. Wszystkim. To idzie. Ja powiem ci, fajnie wygląda z tym rożytnikiem. Powiem chyba tam gdzieś poszedł. Chyba ze dwoma. Pierwszy sobie będę miał ładować kozy obory. Bo tam trzeba mi tu wziąć wreszcie za wywóz tego obornika. No jest trochę tego. Chyba ty już lata tym ZTS-em. Powiem ci, że pracownik tu kurde ładnie poszedł. Weź prosto to miał, nie? No. No chyba, chyba nawet kończy już. Nie, ostatni przejazd mu został. Ja jeszcze tam... No jeszcze dwa razy mi zostało. Panie prosić. Ja sobie resztę pozoram. Po tym. Poza odcinkiem. Więcej różnych dni. Będziemy sobie i będę będziemy spawnować. Nie chcę mi się ładowarką przyjeżdżać. A ty byś woził to tam z te duże złotą? No. To ja go ci tu na drodze zostawię. Więc co możesz, jak chcesz, możesz weź go odepchnij i potrzebuję go pod rozrzutnik. Z ZTS-em. Torgan. A weź to, to zostaw to na drodze. No, przyczepy tu zostawię, nikt tu nie jeździ tak i tak. Jest tylko droga dojazdowa do Koketa. Pola tak Koketa. O, zapotrzebowanie na mleko. A sąsiad mleka nie ma. No się w kurwie zada. Tysiąc osiemset, kurwa, ja za 1300 sprzedałem. Aś to tara ci ładnie zrobili, powiem ci. Oraz to... Tu jest zbolałe. Kwasu im naleję na te mleczarki. Trzeba ostatnio działa sprzedać. To rozwala jeszcze. Dziękuję ten drożytnik. Bo gnoju, bo ziemi drożytnik by się rozwalał. No właśnie, to, to obornik. Pozdrawiam jedną osobę. Ta osoba już wie, kto... Wie. Raz na ruski rok nas ogląda, ale ogląda. Mogę nie stać na internet. Zacofany jest jeszcze. Dobra, skończmy temat, bo później przypał będzie. O, później będzie mnie wyzywał. Później znowu będzie mnie bił tą listewką. A, 3000 na drzewie zarobiłem. Zawsze coś. No zawsze coś, no to jak mówisz. Lepiej mieć, jak nie mieć. Dobra, 15 ton mam na rozrzutniku. Dobra, jadę tym trendem do opory, do chlewni. Nie do opory, tylko do chlewni.
Świniego zaziorą. Tylko raz. Kurde, wjadę na obarni, niech stoi. Aż teraz ZTS to kurde, chłopie. Poszedł. Jak malino. No wałki ukryńco. Bo to czarusz. Zostań. Jaki to ma rozrzut? Chyba 10 metrów. To jest, ja ci powiem. Bo znajdę. Tak, 10 metrów. Co GPS-a ustawił? Dobra, sąsiadowi. Jechałem trochę w pole, ale tam wykupię to, co tam. Na kolejny sezon już będzie mój. Moje pole, to co tam. Wiecie, jestem. Mój GPS-a teraz mam. GPS-a. Przecinki zrobimy później. Kurde. Ten geniusz jedzie u sąsiada w polu. Tak samo jak sobie ten mój zrobił. Będzie się za tasiek i idzie z tym rozrzutnikiem. No. 20 na godzinę. On no, chyba rozrzutnik ma chyba 100 kuca czy 120 zapotrzebowania. Ja też ma tam 20 na godzinę nim, także. A ta rabeczkę to będę chciał wymienić. Wałka, to będzie dobrze. A ta rabeczkę będę chciał wymieniać. Jak to jowicy. Właśnie, możemy zobaczyć, jakie są beczki. Ja myślę, że tym jest ta skinka. Może to jest skinka, sobie kupię. Wiem. Muszę zobaczyć, jak to mam w planu, jak to mam rozłożone w planu. Musiałbyś popatrzeć na taką na szerokość już patrzeć, nie? No czekaj. Jaskinka ma 12 metra. A ile ma pojemności? Niecałe 16 tysięcy litrów. No to ma mniej niż ta. Jak? Ta ile ma? Uderzy mi. Moja ma. No ma 18 chyba. Ale ci kurde powiem, bo nie mogę usunąć. Garażu. Ona ma 18 pojemności, jak mi się nie mylę. Moja ma 14. No to no. A czekaj. 2000 większym to się nie opłaca kupować. No może to 18. Ja myślałem na tym Samsona, że można by się styknąć i tam Samsona sobie wziąć. Tą średnią. Są chyba 3 Samsona. Wziąć tą średnią i później tą największą na przykład. Tą z tą talerzówką.
Znaczy bez tal, znaczy wziąć. Średnią wziąć. Tą średnią wziąć i wziąć to 12 takie rurki, co są na tej mniejszej. Można. Chyba, żeby szło czepi. Te duże rurki do tej mniej. To trzeba sprawdzić. No. No czekaj, to 18, to 10, 100 tysięcy, no tak? To czy nie da, trzeba mieć rurki dla mnie. To kupię. Może można by się tam złożyć po pół i tyle. Dobra. Dobra, skończymy ten odcinek i co, jak wam się odcinek spodobał, zostawcie sobie łapeczkę, subika, wpijcie na kanał Seby i macie kolejny odcinek i na poprzedni. I co, i to by było na tyle, jak wam się odcinek spodobał, to zróbcie to, co macie, to co wam powiedziałem przed chwilą, wbijcie na naszego Discorda, którego zapomniałem powiedzieć. Co, i to by było na tyle, cześć, na razie, do kolejnego, elo. Halo, sąsiad. No, siema, na razie.